O, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. A dlaczego? Bo to będzie odwieczne starcie dobra i zła. Jedynki z dwójką. A i co dalej? Jak jest jedynka i dwójka, to pan którą opcję wybiera zazwyczaj? Trójkę. Jesteśmy w Radzyniu Podlaskim i tu zaraz będzie takie meczycho, że... Kto gra? Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Dzisiaj tutaj bardzo ważny mecz w ramach rozgrywek Pucharu Polski. No i jedynka gra z dwójką. Orlęta Radzeń Podlaski z Orlętami 2. Radzeń Podlaski. Tak, zaskoczony? Na jaki mecz z domu wyszedł? Zimno tu jest jak cholera. Ja żadnej bluzy nie wziąłem. Trzeba kupić. Muszę znaleźć jakiegoś tutaj ten. O, no i udało się. Proszę bardzo. 6 złociszy. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałem co wybrać, ale na szczęście mam ze sobą stylistę, który dobrze doradził. Dziękuję. Prąd się bardzo. Co, źle doradził? Tak wygląda człowiek XXI wieku. Musimy trochę przyspieszyć, bo to się zaraz zaczyna, a ja to się nie mogę tego meczu doczekać. Chciałem być od samego początku, bo Orlęta Radzeń Podlaski słynął z bardzo dobrego speakera. Yomaha, Yomaso, Sherry, Sherry Lady. Ty jesteś tym słynnym speakerem, tak? A jest słynniejszy? Tu na Lubelszczyźnie nie ma. Ale dzisiaj ma być podobno jeszcze lepszy. Tak? No. Kto? Nie wiesz? Nie. Kto? Wkłady przeczytasz, Arian. Nie. No jak nie? No nie, no speakerem jesteś. Nie. No. Wielka tajemnica wyjaśniona. To będzie speaker dzisiejszego meczu. Jest stresik? Taki stresik, jak się będę mówił. Na się tylko żebyś majtochy nie popuścił teraz, bo jeszcze na mnie poleci. Ale nie będę nic komentował. Ale nie komentował, tylko przeczytał składy. No, na początek zaprosił na mecz. Ty masz tylko czytać. Może ty przeczytasz? Nie, no umówiliśmy się, że ty czytasz. Nic się nie omawia ze mną. O nie, nie, nic z tego. No, to są kamery? Będzie, na kamerach będzie oglądał? Jeszcze nawet działają, bo zobacz. Tam działa, a tutaj nie wiem, czemu nie działa. No dasz radę chyba, no. Przestań z tym komentowaniem meczu. Powiedz, że jesteś pan Adrian, jesteś doświadczonym speakerem. Nie uciekaj, nie uciekaj. Sprawdź, czy mikrofon ci dobrze leży w dłoni. W dupie. Gospodarzem oficjalnie są Orlęta 2, więc zaczynamy od tego składu. Weźcie się od... Dobra, kurwa, daj. Dzień dobry wszystkim. Słuchasz mnie? Ej. A, dobra. Mam na imię Adrian i tutaj wkręcili mnie w komentowanie tego meczu. No więc wam przeczytam teraz składy. Zaczynamy od dwójki, więc idzie tak. Na bramce Rutkowski Szymon, 18 Kowalski Jakub, 20 Mańko Kacper. Podobno wszystkie nazwiska przekręciłeś. Popraw. Gówno przekręciłem, kurde, wszystko jest dobrze, odczepcie się. Pierwszy zespół. Dobra, teraz pierwszy zespół. O rany, Julek. Kuska, Piotrowski, Borys, 15. Co tu jest napisane? Ej! Co nie wiem, co Rychaj? Rycaj. Co? Rycaj. Rycaj. Rychaj, Karol. Rycaj. Nie, Rychaj. 24. Majbański Tadeusz, 30. I to tyle ode mnie. Przepraszam, jak kogoś pomyliłem, ale mnie do tego zmusili. Miłego meczu, bawcie się dobrze. Co i nie mówiłem, że dobry speaker jest na Orlętach? Przemek, ja się zwalniam. No. Doskonały dowcip. O, mecz się dopiero zaczął, a doskonały dowcip już wiecie. Ale rzadko się zdarzają, ale... Ja... Mogę powiedzieć? To ja powiem. Nie wiem, pytanie do widzów. Może czy nie? No, ale przyjemne. Mogę. Czekaj, będzie bramka teraz. To idzie facet przez pustynię. Patrzy, a tu leży wielbłąd. Tak do góry nogami. Cip, 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 cip mówi, nie? Kurde. Tak mówi wielbłąd? No cip, cip, cip mówi wielbłąd, no. Ej. To do wielbłąda się tak mówi chyba. Nie, no wielbłąd mówił. Cip, 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 cip. Tak kołami do góry leżą, nie? Przerzucił tego wielbłąda na normalnie. A wielbłąd pić, 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 pić. Nie, to dobra, to za mądro dowcipy. O! Dwójeczka! Dwójeczka w ataku, pierwsza akcja. Ja pierdolę! A idźmy, jaka się przygoda wydarzyła. No jak już tak mówimy, to ja powiem o przygodzie. Pan Adrian był ostatnio na hokeju. I tam się taka rzecz wydarzyła, że wszyscy muszą się o tym dowiedzieć. Słuchamy. Ja pierdolę!
Normalnie jak wracam, siadam na torwarze, nie? Jestem stanę na tym przystanku. Tak se stoję. I tak jakaś tam babka się tam była z jakimś tam synkiem. Proszę pana na tą kładkę, to tam tą kładkę taką, co taką fajną kładkę mamy. To jak? Ja mówię, no to tam, mówię, 185 i tego, mówię, nie? Naprzód. No tak stoimy, czekamy. I tak przejechał ten autobus, tak sobie mówię, kurwa, czemu on się nie zatrzymał? Dopiero potem się skapowałem, że on ma na żądanie tutaj przystanek. Jeszcze następne 185 nie przyjechało i dopiero przyjechał następny. Kurwa, czekaliśmy prawie 40 minut. Głowa boli, no. Takie przeżycia miałem, że aż rany Jurek. Nie wierzę, że komuś w życiu przytrafiła się lepsza historia. Nie, no nie wierzę, to naprawdę było dobre. Nie do przebicia. Jeżeli ktoś ma jakąś historię do przebicia, to w komentarzu prosimy. Ale nie wierzę, że taka historia może się komuś przytrafić. Kapitalne meczycho, nie? Dwójka prowadzi do przerwy 1-0. To, że dwójeczka prowadzi, to niezłe jajo, ale za moment będą jeszcze większe jaja, bo kolejny dowcip się szykuje, tak? Tylko żebym nie spieprzył, to będzie tak. Adrianna, dawaj! To rozumie to nie. Pojechał Niemiec do Anglii, no i tam się wdał w bójkę i go tam leje jakiś angol. O, patrz. Ja pierdolę. I on, night. No i przyszło jeszcze 8. No. Nine po niemiecku, 8, 9, nie? Patrz. Nine. Na ten zrozumiał, żeby przyszło jeszcze 8 kolegów do bicia. Wydaje mi się, że to był dobry dowcip, ale ja go nie rozumiem. Nie szkodzi. Ale coś dwójka nie ciśnie za bardzo. Wieszek czy ja nie chcę. Może pana chociaż ciśnie. Nie, bardzo mi przykro, ale nie. Może z nienacka przeatakuje. Skę ósemkę kupię, bo 34 może być za mała, nie? Jak to się mówi? Miłość i sraczka przechodzi z nienacka. I żeby to się nie zakończyło niespodzianką. Że miłością? Nie, dziękuję. Ależ to było meczycho! Wynik końcowy. No, dwójeczka w dupę. Jak zawsze. Ale dobry był mecz. Spoko meczycho. Fajnie. Czekaj, przydałaby się jeszcze jakaś puenta. Nic tak zębów nie wybiela, jak mineta co niedziela. Może być taka puenta? Co niedziela sobie robisz? Tak. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to...